Jakiś czas temu Remigiusz Maciaszek stworzył serię Rok obnaża youtuberów i każdy jej odcinek zdobywał ogromne ilości wyświetleń. Pomyślałem sobie wtedy, hej, ja też lubię dostawać dużo wyświetleń i dlatego postanowiłem nagrać własny odcinek obnażania youtuberów. Ogólnie lubię, jak twórcy mają dystans do siebie i zdarzają się tacy youtuberzy, którzy potrafią sami siebie obnażyć. Większość z nich jednak nigdy nie została porządnie obnażona i mam nadzieję, że tym filmem uda mi się to zmienić. Zacznijmy od dobrze wszystkim znanego Krzysztofa Gonciarza. Tak wygląda w normalnej wersji. Teraz pozostało nam już go tylko obnażyć. 3, 2, 1. Oto obnażony Gonciarz. Jak widać, aktywny tryb życia pomógł mu w zdobyciu zdrowej sylwetki. Nie każdemu się to jednak udaje. Dlatego teraz zajmiemy się youtuberem, z którego wyglądem wiele osób może się utożsamić. I właśnie takim twórcą jest Ator. Będziemy mogli mu się lepiej przyjrzeć po obnażeniu. Jak widać, posiada on rubensowskie kształty. Dla tych, co nie pamiętają, Rubens był tym artystą, który namalował słynny obraz Trzy Gracje. Do tej pory obnażałem youtuberów w średnim wieku. Czas zająć się twórcą, który spodoba się młodszej części publiczności. A najlepszym uosobieniem młodości jest Jaś Dąbrowski. Pozostało nam go tylko obnażyć. Mieliśmy już najmłodszego youtubera, więc teraz czas na najstarszego. A nim oczywiście jest sam Rok. Tak wygląda na co dzień, a tak po obnażeniu. Naukowcy się spierają co do tego, ile dokładnie ma lat, ale część z nich postuluje, że był najstarszym organizmem wielokomórkowym, który stąpał po ziemi. Na dziś już chyba wystarczy obnażania youtuberów. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia!